Witam wszystkich na naszych śniadaniach z programowaniem. Dzisiaj mamy edycję backendową. Ja jestem Tomasz Gański z Just Join IT, a ze mną jest... Cześć, witajcie, Marcin Kwiatkowski, Tech Lead Just Join IT. Tak, zgadza się. Tak jest. Może na początku powiemy o naszej akcji WOŚ, którą Just Join IT organizował i możemy się pochwalić niesamowitym wynikiem. 35 000 złotych, które zebraliśmy, ale uwaga, to nie wszystko, bo jeszcze będzie dogrywka, jeszcze będzie szansa się dorzucić do PHP, ale o tym więcej tam o godzinie 11. To jest jedna rzecz, a druga może ważna rzecz, nie wiem czy wiecie, mamy Discorda ze Śniadaniem z Programowania, teraz będziemy się dzielić linkami na tym Discordzie, więc zapraszam do dołączenia się, do wejścia na nasz serwer Discordowy. Tyle tak, ode mnie. Tak jest, w tym momencie już trochę rzeczy się dzieje na Discordzie, pełno różnych inicjatyw, widzę są komentarze, więc jest możliwość interakcji. Oczywiście my tam prawie chyba cały czas siedzimy też. Ja tam na stop siedzę i gadam z frontendowcami, więc można... Tak, śmiało zapraszamy. No dobra, to co? Zaczniemy. No ty zaczynasz. To jedziemy, jak zawsze. Dobra, jedziemy formalnie. Słuchaj, chciałem was zaprosić na wydarzenie, bardzo ciekawe. Drugi raz z rzędu właściwie mówię o Data Ops Academy. Bardzo w ogóle ciekawe tematy poruszają, więc... Płacą ci? Nie płacą, ale właściwie ten... Bardzo byłem zdziwiony, bo oni poruszają ciekawe backendowe tematy. Tym razem chciałbym zaprosić was na 8 lutego, to jest wtorek, na godzinę 19. I teraz uwaga, Data Ops Academy, RabbitMQ dla początkujących. Można się dowiedzieć, co to jest, do czego służy, jak stworzyć klaster i tak dalej, więc sądzę, że każdy, kto hasło słyszał albo jeszcze nie słyszał, a chciałby wzbogacić swoje umiejętności, przynajmniej o jakieś podstawy, to sądzę, że to będzie bardzo fajny evencik, żeby takich rzeczy właśnie się dowiedzieć. RabbitMQ każdy powinien znać, tak, więc warto to sobie nadrobić. Tak, a przynajmniej RabbitMQ to jest jedno, a kolejkowania i w ogóle sądzę, że każdemu się przydadzą, nieważne czy RabbitMQ... Będziemy o tym rozmawiać, bo mam coś z tym związanego. Świetnie, to w takim układzie idę do drugiego eventu i również, no, przyznam szczerze, dzięki. Przyznam szczerze, bardzo ciekawy, aczkolwiek tym razem porusza tematy związane ze Scrumem. 7 lutego, w poniedziałek o 17:30 mamy evencik, mamy prezentację właśnie, czy story points są jak lotnisko w Radomiu. Bardzo enigmatyczny tytuł, przyznam szczerze, aczkolwiek no tutaj będzie wiele rzeczy poruszanych, które są związane właśnie ze story pointami. Czy używacie, czy warto, jakie są plusy, minusy oczywiście, czy jako zespoły pracujecie nad swoją prędkością i tak dalej. Sądzę, że cała otoczka wokół story pointów to jest niezwykle interesująca kwestia, bo wiele osób tego używa, ale mi się wydaje, że to jest oczywiście... Niewiele rozumie osób, o czym też ostatnio się trochę przekonuję. No i tyle. 7 lutego, poniedziałek, 17:30. Zapraszam. Dajcie znać, czy lubicie, jak Marcin wam przygotowuje takie eventy, newsy na początek. No właśnie, jeszcze nigdy nie było żadnego, bo ja zawsze od... Ja zawsze staram się te najciekawsze wybrać, aczkolwiek, no mówię, to różnie bywa, nie? Te dwa akurat bardzo przykuły moją uwagę, nie? Więc dobra. Jedźmy dalej. To eventy mamy za sobą, zaczynamy nasze newsiki i nadal pałeczka jest po twojej stronie. Tak jest. Ogólnie... Teraz zaczniemy Javowców właściwie, troszkę też zahaczymy o Javowców, o Javę, bo ostatnio przeczytałem taką informację, że Visual Studio Code planuje nową roadmapę, która jest też poświęcona właśnie programistom Java. I teraz chcą tak jakby usprawnić działanie edytora o to, żeby podpowiadanie kodu działało lepiej, o to, żeby lepiej można było debugować. Oczywiście tutaj też będzie z tego, co czytałem, integracja z Kubernetesem, Java 18 będzie wspierana też, no i przy okazji w roadmapie również znalazły się takie rzeczy jak na przykład poprawa istniejących pluginów, nie? Tutaj wiesz, Maven na przykład, tudzież Gradle, nie? No i teraz ja sobie tak patrzyłem na ten artykuł i wiesz, tak się zastanawiam, nie? Bo jednak zdecydowana większość, przynajmniej tych ludzi, których znam, to jednak siedzą w JetBrainsach, nie? Ja bym nigdy nie użył VS Code'a do Java, no sorry. No właśnie, mam IntelliJ'a. No właśnie, nie? Więc zdecydowana większość osób pracuje na IntelliJ'u. Jestem ciekawy, czy to będzie, czy roadmapa spowoduje to, że część osób tak naprawdę zrezygnuje z IntelliJ'a na rzecz Visual Studio Code, czy jednak to jest bardziej taka ciekawostka przyrodnicza? Ale ciekawe, bo ostatnio na Discordzie mieliśmy właśnie tam dyskusję na temat VS Code versus JetBrains i właśnie chciałem zauważyć, że właśnie dla Java no to VS Code nie ma sensu, a teraz ty mnie zaskakujesz, że jest jakaś roadmapa, żeby to zmienić, no okej. No ja jestem bardzo ciekawy, bo przyznam szczerze, ja na przykład, ja już to też nieraz na śniadaniach opowiadałem, miałem kilka podejść do Visual Studio Code'a, no ale niestety też każde skończyło się fiaskiem, nie? Powrotem do JetBrainsów. Powrotem do JetBrainsów, no niestety. Więc no, sądzę, że warto temat obserwować i na pewno to będzie bardzo ciekawa alternatywa do wersji community, bo wersja community jest darmowa, można bez problemu korzystać, aczkolwiek mówię oczywiście o IntelliJ'u, prawda? Aczkolwiek wszystkich funkcji tam nie ma, nie? Nie można wszystkiego uruchomić tak jak wersja Ultimate oczywiście. Sądzę, że dla osób, które gdzieś tam startują, uczą się i chcieliby trochę lepiej Java gdzieś tam poznawać, coś rozwijać, to może to być taka ciekawa alternatywa, moim zdaniem. No, ale to czas pokaże oczywiście. Czas pokaże. Jestem sceptyczny troszeczkę, bo... Czuję ten sceptycyzm, aż mnie tutaj wrobi. Sorry. Ale przejdźmy dalej, porozmawiamy jeszcze o VS Code. Znalazłem ciekawy artykuł na temat, mówiłeś o pluginach, dodatkach. Znalazłem ciekawy artykuł, jak koleś poprawił jeden z dodatków do JetBrainsów, do VS Code'a, w zasadzie to dwa, bo postfixa do TypeScript, to jest taki plugin w VS Code'zie i troszeczkę mówił o tym, jakie są prędkości, czas ładowania tego pluginu, ile on potrzebuje czasu, żeby odpalić się, ile to w ogóle zużywa. No i też wspomniał o architekturze, że wszystkie pluginy w VS Code'zie są napisane w JavaScriptie, mają wspólny event loop, czyli wszystkie ze sobą wpływają na siebie, więc jeżeli masz jeden dodatek, który... Czyli im więcej pluginów, tym... No właśnie. Nie tylko ten jest wolniejszy, wszystkie dookoła zaczynają być wolniejsze. Tak. Jak jest jeden event loop, no to nie ma co się dziwić, nie? No, dokładnie. I to zaraz powiem, zszokowało mnie, jakie on znalazł rzeczy i jak to był w stanie poprawić, bo może tak, żeby nie przedłużając, dodatek do JavaScript, do TypeScript, tak w zasadzie, ładował się zawsze, od razu na starcie i nieważne jaki plik, co odpalasz, ale też po prostu jak odpalałeś VS Code'a. Zmienił tylko to, że on się, niech ten dodatek się odpala tylko na plikach JavaScriptowych, TypeScriptowych. Tylko to. Prosta rzecz, bo wcześniej był Asterix wszędzie. I to już spowodowało, że z czasu 150 milisekund startup time zszedł do 30 milisekund. No, dużo. 150. A to jest za każdym razem, jak otwierasz jakiś plik, zamykasz plik i tak dalej, więc to 50 milisekund na jednym dodatku zyskał. Co więcej, rozmiar zmniejszył, ponieważ jak to jest w JavaScriptie, tam jest jeszcze ES modules i tak dalej, wiemy, Node modules i ogólnie po tych jego zmianach dodatek, który miał 60 mega, ładował się 200 milisekund, zmienił się na 3 mega i 30 milisekund. No to już jest coś. I specjalnie to go użył jeszcze dla innego dodatku, żeby nie było, że tylko TypeScript tam jest jakiś, nie wiem, że tak, jest zakodowany. Użył do GitHub Extension, czyli dodatku do GitHuba. Ta sama historia. Z 300 milisekund do 15 milisekund zrzucił. Tak? Zoptymalizowane są dodatki w VS Code'zie. Fajnie, jest baza, VS Code sam. Czyli co, kolejne podejście robimy do Visual Studio Code? Nie no, jak są takie poprawki, to jeszcze poczekam aż... Niech jeszcze trochę wyśrubują, Tak. Oczywiście tam jest więcej napisane, że... to może trochę by trzeba było porozmawiać o tym artykule, bo tam jest problem jeszcze z regexami, że ten syntaks jest badany regexami, można byłoby to zrobić lepiej, może w Raście, może nie w Raście. Jest troszeczkę wspomniane o takim edytorze jak Z. I to się nazywało chyba tak. Więc jest jeszcze duże pole do poprawy z tego, co mówiłem, bo ostatnio mówiliśmy, że no VS Code jest Goły żyje dodatkami, no ale widzimy, jakie te dodatki są. I od razu follow-up tego artykułu o TypeScript checku, czyli tej komendy, która sprawdza, czy TypeScript ma dobry syntaks, dobrze się te wszystkie typy zgadzają i tak dalej. I znalazłem ciekawy artykuł znowu o tym, jak facet zaczął przepisywać to do Rasta. I ten sam projekt, który miał, sprawdzanie w TypeScriptie, tak, zajmowało mu 130 sekund, wyraźcie ile? 2 sekundy. 60... Czekaj, 130 sekund na 2. 62 razy szybciej. Mega. Miał to wreszcie. Wiemy, że jest szybki, wiemy, że jest fajnie, wiemy, że jest to dużo do poprawy, ale to, co mnie najbardziej tutaj zaintrygowało w tym artykule, to jest to, że on stwierdził, że raz się nie nadaje do tego. Więc pierwszy się pochwalił 62 razy szybciej, a potem powiedział, nie, to nie jest to narzędzie. No dobra, to jeśli nie raz, to co? W Go. I ciekawe dlaczego w Go. I on tłumaczy, że ponieważ TypeScript check bardzo używa dużo mutowalności, mutable, jest bardzo dużo rzeczy, więc on musiał non-stop używać wreszcie bardzo dużo bloków unsafe. I czuł, że to nie jest narzędzie do tego, że używa Rasta, ale to jest sprzeczne z tym narzędziem, które robi i do tego dużo bardziej po prostu będzie pasować Go, czyli mamy problem, ale używamy odpowiednich narzędzi, a nie to, że mamy narzędzie i chcemy wszystko w nim robić, nie? Więc... Czyli po prostu tam było za dużo sekcji, przez to, że było mutowalne, musiał blokować, była sekcja krytyczna. Unsafe i... wszędzie były i tego było za dużo, mu się to już ten raz przestał podobać, nie? Bo to Go, no to wtedy jest sens faktycznie. Tak. Go to jest praktycznie, aż się prosi, żeby go użyć, jak mamy tematy współbieżne, przecież tam i Go rutiny i wszystko pięknie działa współbieżnie. Pisałem w Go. Wiem, dlatego możesz się więcej na ten temat wypowiedzieć. Bardzo ciekawy język, no. Więc tyle ode mnie, jakie po prostu mamy tu możliwości jeszcze do poprawy w tych edytorach. No to nieźle. W sumie ja sobie tak myślę. Wiesz co, w ogóle ja widzę ostatnio taki trend, że wszystko, co właściwie było gdzieś tam w JavaScriptie, jest przepisywane na Rasta, na Go i tak dalej, nie? Więc... No, tak. No właśnie, nie? Trudno się czegoś lepszego spodziewać. Nie chcę wchodzić w jakieś WebAssembly, które 10 dni powstał, nie? Więc... Dobra, idźmy dalej, co? Idźmy dalej. Zupełnie temat, tak jakby zupełnie zmieniam front. Dobra. Bardziej taka ciekawostka. Twitter przeważnie był znany z tego, że te tweety, nie? Tweety to były takie, to są właściwie takie szybkie, krótkie wiadomości, jak, nie wiem, SMS-iki czy coś, limitowane. Ja już w tym momencie nie wiem, bo oni podnosili chyba jakiś czas temu, rozszerzali tak jakby długość tweeta, już teraz nie pamiętam, 280? Coś takiego. W każdym razie one były krótkie kiedyś, potem delikatnie zostały wydłużone, a teraz, uwaga, Twitter chce zrobić coś takiego, żeby pozwolić na dodawanie artykułów, słuchaj. Czyli grubych tekstów. Jak na LinkedInie. No, jak na LinkedInie, dokładnie tak, nie? I podejrzewam, że wtedy, no wiesz co, to nawet dobrze, że powiedziałeś o LinkedInie, bo na LinkedInie też tak jest, możesz pisać krótką notatkę, ale jak już jest dłuższa, to oni sugerują, żeby dodać... Ale ta krótka notatka to jest i tak z 5000 znaków. No, tam jest dużo tych znaków, nie? Ale w każdym razie mi się wydaje, że to może nie tyle, co wiesz, co zupełna jakaś sprzeczność, nie? Ale Twitter był przeważnie znany z tego, że właśnie, wiesz, krótkie, szybkie wiadomości, nie? Jakieś cytaty, szybko chcesz komuś coś poinformować. Co sądzisz o tym? Trochę raczej... Rozumiem, ale nie wiem, tak czuję taki zgrzyt, że odchodzą od swojego core produktu, takiego czym zasłynęli, z czym w ogóle żyli, nie? To jest trochę jak relacyjna baza dodaje JSON-y, nie? Jakbym powiedział tak, oczywiście, no, pójdźmy ekstremum, jak nagle wszyscy będą pisać artykuły, a nie będzie tweetów, widzisz, to nie będą tweety w ogóle, nie? No i właśnie, to już nie będą tweety, nie? To zupełnie zmieni ten sposób, ale no zakładam, znaczy, bo jak ludzie, którzy korzystają z Twittera, mieli jaką alternatywę dla nich? LinkedIn chyba. No. Bo co innego. No Facebook to raczej nie. Raczej blogi. Jakieś... TikTok to raczej. Na Facebooku też są artykuły, ale ja mało moich znajomych używa artykułów na Facebooku. Tak, wiesz dlaczego? Bo one nie są widoczne od razu, nie? Trzeba najpierw nie wejść, żeby coś przeczytać, więc to jest ten problem, nie? Więc z punktu widzenia marketingowego pewnie nie ma sensu, nie? Ale dobra. Czyli mamy Twitter trochę przestaje być Twitterem. No, trochę tak, nie? Dobrze. No to dobra. Mam taki większy temat, a propos mówiłeś o RabbitMQ. Tak. To się fantastycznie składa, bo ja mam temat na temat, dzięki. Roadmapa dla backend developera, czyli od A do Z. Masz człowieka, który, no ja chciałbym się nauczyć backendu, co powinien umieć. To jest cała fantastyczna roadmapa przygotowana. A ona jest interaktywna? Tak, ona jest interaktywna, ona jest ze strony roadmap.sh i możesz na każdą rzecz sobie nacisnąć. Zaczyna się w ogóle, co to jest internet, żeby nie przestraszyć tutaj nikogo, że to są takie banały. Ale jest podstawowa wiedza na temat frontendu, mimo wszystko, CSS-y, JavaScripty, o co w tym chodzi. Tak, właśnie patrzę, no jest. Jedną rzeczą jest nauczenie się głównego języka. Jest kilka do wyboru, oni oczywiście najbardziej polecają JavaScript, wiadomo, ale nawet jak klikniemy, nie wiem, Python, to możesz zobaczyć od razu kursy, artykuły, które mają ci pomóc zdobyć daną umiejętność, nie? Pytałeś się, mówiłeś RabbitMQ, jest tu RabbitMQ, kolejkowanie, klikasz na RabbitMQ, od razu możesz zobaczyć linki do tego. Web serwery, Nginx, Apache i tak dalej. Rust, Go też jest. No, trochę jest tutaj tego. Trochę tego jest fajnie ułożone, CI/CD, no wszystkie rzeczy, które znamy, tak. Ale ładnie ułożone, no tak patrzę, o co chodzi w keszowaniu i tak dalej. Nawet się trzyma kupy, tak z tego. Tak, trzyma się, mi się to fantastycznie, no ale trochę przy tym przesiedziałem, bo fajny to jest. Aczkolwiek znając życie, pewnie i tak to jest za małe, nie? No, tutaj jeszcze można było wiele rzeczy dodać. Ale zainteresowały mnie skrótowce. Solid? Znasz. No raczej. Kiss? Kiss? Keep it stupid. Keep it simple stupid. Keep it simple stupid. Dry? Keep it stupid. Keep it stupid. No, trochę tak. O, jeszcze cię przepytam. Dry? Mikrofon spadł. Dry, don't repeat yourself. A znałeś Jagni? Pewnie jakoś inaczej to się mówi. Nie wiem. You aren't going to need it. A, okay. To jest z ekstremalnego programowania. Ja na przykład nie miałem okazji w XP, w Extreme Programming robić. Ja też nie, ale to więc jest... Więc nie znałem tego skrótu, ale można oczywiście czytać. Jest masę rzeczy, których się można przy okazji dowiedzieć, poukładać sobie wiedzę. Gorąco polecam do przyjrzenia się temu. Jakiś czas temu chociaż sobie odhaczania, znam. Jakiś czas temu coś podobnego z frontendu widziałem. Albo to wiesz, jest... cała jest strona roadmap.sh i też jest wersja frontendowa. O, no proszę, świetnie. Więc gorąco zachęcam. A dalej mówiliśmy o Twitterze, jeszcze bym przeszedł do dużych marek. Bo o Twitterze już wiemy, co tam się dzieje, przestaje być Twitterem. Zobaczmy, co u Apple'a. I jedną ze zmian w najnowszym macOSie jest, uwaga, porzucenie Pythona 2. Już Python 2, tam 0.7 chyba był. 2.7, tak. Ja wiem, bo ja go próbowałem tam odinstalować jakiś czas temu. A próbowałeś go odinstalować? Tak, ale w końcu i tak dostawiłem nowszego Pythona, nie? A dlaczego chciałeś go odinstalować? A żebyś miał domyślny inny? Tak, potrzebowałem nowszy już. Okej, no bo tam instalacja zawsze trójki była możliwa, ale nie dziwię się, że ci się nie udało, bo ten Python był trzymany dla wstecznej kompatybilności różnych narzędzi. Z bomby patrzę, stary Python, a wywalę, nie? Okej. Więc taki był tok rozumowania bardziej. Python 2 już nie jest wspierany od 2020 roku, mamy 2 lata później jesteśmy no najwyższy czas, tak? No pewnie. Przynajmniej, raczej na serwerach zawsze będzie ten Python jeszcze 2 na pewno potrzebny, ale no, my już nie musimy się nim martwić i nie trzeba nic doinstalowywać. Tyle tutaj, jeżeli chodzi o serwery, ale jeszcze znalazłem interesujące informacje o Apple'u. O, to będzie dobre. Uwaga, widzę. Apple płaci $180 000 deweloperom za to, żeby nie przeszli do Meta, czyli do tam nowego Facebooka, nie? Czyli... To muszą mieć słabe lojalki, coś tak czuję. Znaczy to jest, ogólnie to jest w formie akcji, więc to jest jakaś taka forma lojalnościowa, nie? Że tak zostajesz... zwane złote kajdany. W nomenklaturze Intela słyszałem od pracowników, że coś takiego istnieje, nie? Więc Fajnie, no ja bym przytulił, $180 000, $500 000. Tylko ciekawe jeszcze jakie warunki, nie? No nie no, fajnie, nie? Tylko, że po jakim czasie możesz na przykład je wyjąć, nie? No na pewno tam jest wszystkie te obostrzenia, że po 5 latach możesz to spieniężyć i tak dalej, nie? Ale ciekawe jest, że Apple tak zareagował, a zareagował dlatego, że mu już 100 deweloperów odeszło po prostu do Meta, dlatego, bo tak po prostu nikt by nie dawał takich sum. 100 deweloperów im odeszło i żeby powstrzymać dalsze odejścia, zwłaszcza, że Zuckerberg ogłosił, że on chce zatrudnić teraz 10 000 deweloperów. Słuchaj, 10 zatrudnić czasami to jest ciężko. No, ale oni 10 000 oczywiście nie? Globalnie, no, żeby wejść do jego nowego projektu Metaverse. I w sumie wcale się nie dziwię, nie? Żeby wtedy próbować na przykład podbierać ludzi tak jakby, wiesz, konkurencji można w pewnym sensie nazwać, nie? Mhm. No, ciekawe, ciekawe. No, a jak już mówimy o Facebooku i oni chcą zatrudnić tylu deweloperów, to przy okazji wleciał news, że niestety Facebook po raz pierwszy, znaczy niestety, dużo mówimy o tym, że można odejść od Facebooka, usunąć, ja już chyba 5 razy chciałem go usunąć, do dziś jeszcze go nie usunąłem, ale uwaga, Facebook pierwszy raz w historii od 18 lat zaliczył spadek użytkowników. I to 500 000. Ale to jest spadek w sensie, że ludzie odeszli, czy... Dziennych logowań. A. Czyli używania. Okej, rozumiem. Czy mniej ludzi używa Facebooka. Co ciekawe, najwięcej z Afryki spadek jest, z Indii. Tam są największy spadek używania Facebooka. To musi być jakaś alternatywa. No TikTok. No, okej. Ale tak. I akcje posypały się, można tak powiedzieć, spadek 20% po tych wszystkich. Wow. Tak, ale to nie tylko chodzi o użytkowników, bo też chodzi o to, jak Facebook się pochwalił, ile wydaje teraz na hardware do augmented reality, do tej wirtualności zanurzonej. Tam weszło chyba 10 bilionów, są stratni na tym, Oculus, który kupili jest stratny, nie zarabiają na tym ile powinni, więc inwestują w Metaverse, to tę samą wizję Zuckerberga jak najwięcej, no i inwestorom się nie spodobały te wyniki. Ciekawe, czy ten Metaverse wyjdzie. No, jak słyszysz, 10 000 programistów ma na tym pracować. Znaczy mi się wydaje, że w jakimś tam stopniu wyjdzie, nie wiem, czy tak jak jest to zamierzone, czy gdzieś tam to pofrunie w inną stronę, nie? Mi się wydaje, że pofrunie trochę, ale zobaczymy, nie? Dobra, schodząc na ziemię, co? Schodząc na ziemię, tak jest, słuchajcie, Raspberry Pi, na pewno kojarzysz. Wszyscy kojarzą, oczywiście, bardzo, bardzo fajna zabawka, bym powiedział. Słuchajcie, okazuje się, że wyszła wersja 64-bitowa, można by powiedzieć, w końcu, nie? Jaki jest plus? No, głównie pamięciowy, bym powiedział. Najważniejszą tak naprawdę zaletą wyjścia wersji 64-bitowej jest to, że teraz bez problemu będzie można mieć na Raspberry Pi 8 GB RAM-u. Ale chyba jeszcze nie ma Raspberry Pi z 8 GB RAM-u. Tego, wiesz co, nie wiem, ale wiesz co, już sam fakt, że mamy system operacyjny... by go nie obsługiwał. Chyba, że wyszedł, ale nie jest obsługiwany, no tak wiesz, czasami jest. Tego jeszcze nie sprawdzałem, nie? Ale prawda jest taka, swoją drogą, ja też niedługo będę mieć Raspberry Pi, więc może coś tam się też uda pobawić. Ale fakt faktem, no zobacz, ludzie na Raspberry Pi coraz poważniejsze rzeczy odpalają, nie? I to już nie są tylko jakieś tam domowe testy, czasami to już są nawet, wiesz, programy, już sprzedawane produkty na tym oparte, nie? Tak. No, więc różne kioski te takie w komunikacji miejskiej czasami są na Raspberry. Tak. I wiesz, no i już sam fakt, nie, że tutaj mamy możliwość uruchomienia aplikacji, które będą miały ten zakres pamięciowy, no wiesz, przestrzeń adresowa będzie większa, tak? Więc... Ja jestem w szoku, komórki mają już 12 GB RAM-u. Raspberry Pi będzie miał 8 GB RAM-u, a laptopy ciągle są sprzedawane też tylko z 8 GB RAM-u. No, widzisz, no, znaczy te 8 giga już tam gdzieś powiedzmy coraz, może nie tyle co rzadziej, nie, ale widzę, że tam już 16 wchodzi i więcej, nierzadko. No, zobaczymy. W każdym razie bardzo fajna ciekawostka. Sądzę, że będzie można sprawdzić nowy system z nową przestrzenią adresową. No super, Raspberry zawsze w stanie. Dobrze znać. Ja mam fajny news a propos rzeczy lubianych. Wszyscy lubimy, kochamy Gita. I wyszła nowa wersja Gita. Kiedy ostatnio aktualizowałeś wersję Gita? Kurde, nie mam pojęcia. Dobra. I właśnie ja w ogóle, dla mnie Git jest tak dobry, że co tu aktualizować? Ja tak się zastanawiam, nowa wersja? Po co? W sensie fajnie, pewnie jakieś security bugi albo coś. To czekaj, ja ale nie. Ile ty mówisz, że jaka wersja wchodzi? 2.3.5. 2.3.5. I jest jedna zmiana, którą jak przeczytałem, że taki feature wchodzi, to myślałem, w końcu, kurde, zapomniałem, że ja całe życie miałem z tym problem. Jeżeli korzystasz z konsoli, ja zakładam, że... Ja nawet sprawdziłem, jaką wersję mam. No. 2.35. 1. No bo ty masz nowego kompa, to może tam ci zupdate'owało. Zupdate'owało się. Ale dobra, jakie mamy tutaj newsiki w gicie? Używałeś Git Stash? Nie. Naprawdę? Nie używam. Ja to ja używam non stop, sorry. Wiesz co, ja mam inny patent na to, bo ja często robię tak, że po prostu sobie tworzę brancze i gdzieś tam dorzucam. Na to no ja też tak musiałem robić, ale jak czasami chcę coś na szybko, wiesz, wrzucić tylko taki tymczasowy commit, trochę stan ten zapisać gdzie indziej, to robiłem staż. I problem był w tym u mnie taki, że czasami jak masz troszeczkę burdel, w sensie no nie wszystkie są ok. Oczywiście. To jak robisz, używasz git stash, musisz wrzucić wszystkie pliki, które dotykałeś. Wszystkie. Mhm. Nie możesz wrzucić 2 pliki do staszu. No tak. No żeby tak to zrobić, to trzeba bawić się nowe komity, nowe brancze i tak dalej. Ale to jeżeli z terminala, tam powiedzmy z narzędzia IDE pewnie wspierały takie rzeczy. No jak one gdzieś tam oszukiwały, to może tak. Ja akurat używałem z terminala. Tak. W każdym razie teraz możesz zrobić z git stash i konkretny plik wybrać, że chcesz jeden plik zestaszować, sobie zachować. No to sądzę, że to jest bardzo fajny feature. Jak na przykład jeden plik, zrobić commita, odstaszować, wrzucić drugi commit, trochę porządków porobić, to teraz jest to możliwe. Oprócz tego mi by się to jakoś mocno nie przydało, ale rozumiem, może do jakiegoś CI, nowe możliwości formatowania logów, tam describe jakiś wszedł. Nie wiem, nigdy go nie używałem, więc. Wiesz co, te formatowanie logów. Mówimy o git log, nie? Tak. To jest w ogóle niesamowite. Takie rzeczy tam cudowne widziałem. Kiedyś znalazłem taki artykuł, nie? Teraz już go chyba nie wynajdę tak na szybko, ale po prostu takie cudowne rzeczy można było robić z tą historią, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę, wiesz? Ludzie potrafili rewelacyjne rzeczy zrobić z tego. No, więc. Ja dla samego tego staszu będę zrobił, to oczywiście jest więcej, jak powiedziałem security, to rzeczywiście jest coś związanego z security, bo masz przeważnie klucz prywatny, klucz publiczny, którym się tam logujesz do repozytorów i tak dalej. Tak. I to, co oni dodali, to ułatwili możliwość, nie wiem kto to robi, ale pewnie każdy powinien, rotowania kluczy. Bo wcześniej jak rotowałeś klucze, to tak naprawdę trzeba to jakoś w tym gicie zaktualizować. Tak. Dopisać ten klucz, a wtedy co z tym starym, trzeba go usuwać albo zostawić, albo na chwilę mieć 2 klucze i tak dalej, i tak dalej. To teraz weszła opcja taka, że można dodać ten twój klucz publiczny będzie i dać datę. Czy na przykład tydzień ważny, że po tygodniu już ten klucz masz go nie używać, twoje repozytorium już ma nie akceptować tego klucza, bo będzie nowy, będzie zaratowany. Więc takie rzeczy security też tam weszły. Większe rzeczy bardziej dla pewnie DevOpsów, ludzi zajmującym się CI-em tak naprawdę, nie? I tam jakimś bezpieczeństwem. Ale uwaga, nasz doskonały Git może mieć nową wersję, może mieć poprawki i dodawać nowe feature. Bomba. Bo wiadomo, na co dzień używamy push, pull i dziękuję. No tak, nie? No dobra, słuchaj, gitem, ja wjadę z takim temacikiem. Kojarzysz Groovy'ego? No oczywiście. No właśnie, słuchaj, pojawiła się wersja 4, 4.0.0, a wraz z nią pojawił się taki ciekawa składnia, bym powiedział, linku.netowe, pamiętasz? Tak. No właśnie. Moje czasy. No właśnie, gdzieś zaczynaliśmy, to się linku pojawił, a tutaj mamy GINQ, słuchaj. Okej. Czyli ja od razu jak zobaczyłem tą nazwę, to stwierdziłem, o kurczę, do linku po prostu pasuje jak nic, nie? W każdym razie, co to jest za feature? Pozwala na to, aby, niby tam jest, że to są takie, oni to nazwali SQL-like queries, nie? Czyli możesz sobie operować na kolekcjach, listach, mapach. Tak wiesz, jakby to było... Tak jakby to, no wiesz, no... Jakby to była baza danych, powiedzmy, no tablica, w sensie bardziej syntaksem takim, nie for, że tak powiem. Tak, takim bardziej, no te dane mogą być przetwarzane, wiesz, zupełnie inny, bardziej bym powiedział, trochę przejrzysty sposób. Tak. Aczkolwiek tutaj zdania, przynajmniej do linku, były bardzo pomieszane i różne. Ale teraz co ciekawe, nie? W ogóle chwalą się właśnie, że GINQ wyszedł, że dodali do wersji 4, ale to dotyczy tylko i wyłącznie struktur danych, nie? Czyli na przykład przeczytałem jeszcze z tego artykułu, że w kolejnych wersjach chcą wydać obsługę baz danych. Czyli, że za pomocą właśnie tego języka, bo teraz nie ma, nie? Teraz mamy tylko i wyłącznie modyfikowanie i manipulowanie danymi, które są aktualnie, wiesz, programy w pamięci i tak dalej, nie? A w przyszłych wersjach taki, ja wywnioskowałem, że ma być taki jakby coś ala ORM, nie? Że możesz sobie bez problemu, wiesz, te dane, może nie ORM, ale taki, wiesz, sposób na wyjmowanie danych w taki bardziej przyjazny sposób, relatywnie przynajmniej, nie? Więc ja myślałem, że Groovy, wiesz, już gdzieś tam jest właśnie zakopywany pod ziemię, nie? Ale to widzę, że... W międzyczasie żyje, ja to wpisywałem na laptopie, szukałem, jak popularny jest jeszcze Groovy. Bo Groovy miał być trochę alternatywną do Java, powiedzmy, tak, ale potem był Kotlin Jenkins i tak dalej. Używa Groovy'ego bardzo mocno, tak, nie? Tak, bo Jenkins chcesz... file możesz napisać w Groovym, nie? Tak, w tym nowym, nie pamiętam jak to się nazywa, Jenkins 2.0, te Jenkins file to były w Groovym wszystko. Tak, ja wiem, pisałem, bardzo fajny syntaks swoją drogą, nie? I ciekawie można było to zrobić, nie? Tym bardziej, że wiesz, a propos Jenkinsa, jeszcze widziałem, że Jenkins w ogóle jest dość popularny jeszcze, nie? Więc tak właśnie chciałem powiedzieć, że jest tam używany w Jenkinsie, a wszyscy mówią, żeby już nie używać Jenkinsa, mamy GitHub Action i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale wiesz co, ostatnio nawet u naszego kolegi Przemka Bykowskiego widziałem, on robił statystyki, które CI jest jeszcze używane i w jakim stopniu. Jeśli dobrze pamiętam, Jenkins był ponad 50% osób stwierdziło, że dalej używa Jenkinsa. Więc owszem, jak najbardziej nowsze narzędzia, właśnie typu, wiesz, pipeliny w GitLabie, czy narzędzia odpowiednie w GitHubie, no i do pakieta to może nie polecam, ale... Bo używasz na co dzień? Nie, ma swoje problemy, nie? Nazwijmy tak, w skrócie, nie będę szczypać mocniej, ale sądzę, że... No nie wiem właśnie jak ten Groovy, nie? Czy on poza właśnie tym Jenkinsem jeszcze gdzieś tak bardzo mocno jest używany? W webie, no raczej sztuka dla sztuki da się, no jak Ojeny, pewnie, że tak, nie? W brainfucku możesz napisać nawet aplikację, tak, nie? Więc no Groovy został zapomniany, nie? Więc... Ale ciekawe jest, że jeszcze, bo to nie jest byle jaki feature ten linku dla Groovy'ego. GINQ-u. No GINQ-u. No to jest dość poważny feature, tak naprawdę. Więc jeszcze się rozwijają. Nie wiem, ostatni raz używałem Groovy'ego 6 lat temu. No ja też, jak czekaj, 6. Jak jeszcze Jenkinsa miałem właśnie. No właśnie, ja przecież przy Jenkinsie, nie? Głównie tak. Przy Jenkinsie, czyli jakieś, no też 4-5 lat temu, no coś takiego. No więc przypomniał o sobie, ciekawe. No zobaczymy, będziemy obserwować, co tam się dzieje. Widzę, że teraz... Tak, a propos narzędzi, które ja bardzo osobiście uwielbiam, nie wiem, mam jakąś miłość do tego narzędzia, Grafana. Używałeś Grafany? Nie używałem. A, to... No właśnie, widzisz. I to jest żałuj, bo nie mogłeś pokochać. Akurat nie miałem tej możliwości, wiesz, przyznam szczerze. Do nadrobienia. Grafana to jest narzędzie, tak na wstępie, do monitoringu. Daje fantastyczną opcję. Ty wpakowujesz to w jakąś bazę, tam jest ileś opcji tych baz danych i wyświetlasz fantastyczne wykresy. Dużo bardziej skomplikowane, w jakiej formie, jakiej chcesz, po prostu narzędzie jest petarda. Widziałem Grafany w akcji w ogóle, nie? Na kilku projektach to te wykresy robią, naprawdę robią wrażenie, nie? Tak, tam można sobie tak przyjrzeć. No, czujesz się jak w stacji kosmicznej, wszystkie kontrolki, wszystko jest. Ma fantastyczne opcje do alertowania, do Slacka, mega. To jest otwarte, jest Grafana Cloud, na czym zarabiają, czyli na tym, że oni postawili całą tą infrastrukturę kostują. A ostatnio, co wyszło w Grafanie, bo ona się prężnie rozwija, Grafana Incident, nowa funkcja, czyli opcja, jak widzimy, że na przykład CPU jest na 100%, czyli coś jest nie tak, to łatwy sposób stworzenia incydentu, takiego po prostu miejsca, w którym ktoś może się przypisać, możemy zobaczyć całe logi, kto się tym zajmuje, jakie są problemy, dodać takie wykresy. Takie tikety, trochę tiketowanie, tylko nie w Jirze, tylko bardziej takie live w samej bezpośrednio w Grafanie, gdzie są teraz dołączone wykresy, o co chodzi, cała komunikacja, to ma jakąś integrację też chyba z Jirą albo z issuesami na GitHubie i ze Slackiem oczywiście, żeby było wszystko wiadomo przyjrzeć, więc po prostu rzeczywiście, tak jak mówisz, robienie takiego incident issuesu w samej Grafanie. coś takiego rozwijają. No wiadomo, chcą podebrać troszeczkę Jirę i innych rzeczy, żeby ta komunikacja była wewnątrz samej Grafany jeszcze. A powiedz mi, jakbyś miał na przykład, bo mówię, ja widziałem Grafanę tak z grubsza, nie? Do Sentry, bo to już troszkę lepiej znam, nie? To jest, jedno i drugie właściwie mamy do monitoringu, nie? Poczekaj, Sentry jest error agregatorem. Tak. Aha, bo tu mamy jeszcze rozszerzone, nie tylko błędy, ale w ogóle monitoring aplikacji, czyli zużyte pamięć, tak dalej, tak dalej. Ogólnie wszystko, co chcesz, bo możesz mieć metryki, dla metryk. Możesz mieć metryki hardware'owe, CPU, network, te wszystkie sprzętowe, możesz mieć metryki biznesowe. Ile bookingów miałeś, albo ile... Dobra, czyli to jest w tą stronę najbardziej rozszerzone. Aplikacji leci, żebyś widział i tak dalej. No, aktualnie na takich live wykresach, tak? Porównywał sobie i tak dalej. Okej, w porządku, to ja już czuję tą różnicę. Bo nie przejrzysz konkretnych błędów. Możesz tam sobie wypisać w Sentry wykres błędów, w sensie total, żeby zobaczyć, że lecą, ale to nie jest ten narzędzie. Czyli ten incydent, o którym ty mówisz, to teoretycznie mogłoby być coś takiego, że nie wiem, na przykład pamięć skoczyła podczas jakiegoś tam, był jakiś pik, który skoczył powyżej pewnego progu. Strona nie odpowiada, CPU jest za duży, dostajesz alert na Slacka, od razu stworzy incydent, patrzysz, czy ktoś się już zajął tym incydentem i tak dalej. Nie? Rozumiem. No, to jest ciekawy feature w sumie. Bo najczęściej w sumie w takich przypadkach to gdzieś albo do Jiry trzeba było dopisać zadanie, albo tak na Slacku, ale to czasami ginie cała komunikacja, więc dla mnie plus, po prostu moje ukochane narzędzie dalej się rozwija. Tyle mam w temacie. Super, wiesz co, będę musiał chyba sam zobaczyć tak naprawdę w praniu, bo ilu projektów wrzućmy to do Just Joina. Do zrobienia. Sądzę, że można by było to zrobić, nie? No oczywiście. No dobra, słuchaj, Grafana Grafaną. Ja znalazłem ostatnio ciekawy artykuł i to jeszcze... artykuł pochodzi z naszego tutaj, z Geeka, nie? Ale... bardzo zwrócił moją uwagę, bo to jest coś, z czym się spotkałem. I teraz słuchaj, temat jest taki. Najczęstsze błędy młodych programistów. Jak sobie z nimi radzić? I teraz słuchaj, pierwszy błąd. Przywiązywanie się do własnego kodu. Właśnie chciałem powiedzieć coś w rodzaju, że to nie będą błędy programistyczne, tylko takie wiesz, strachy jakieś, albo branie rzeczy do siebie różnych, feedbacki. Tak, zgadza się, nie? Pull requesty. No i na przykład zobacz, to jest taki ciekawy myk. Właśnie, wiele osób przywiązuje się do własnego kodu. No oczywiście. Bardzo dużo, nie? A tak naprawdę powinniśmy nie tyle co przywiązywać się do kodu, ale brać za niego odpowiedzialność, nie? Czyli okej, kod jest taki, a nie inny, jest sumą tak naprawdę wypadkową tego, co członkowie zespołu obecni, tudzież jacyś wcześniejsi zrobili, no trudno, jest jaki jest, trzeba zrobić z nim coś lepszego, nie? Wiesz, w tą stronę podejście, nie? Zgadzam się, jestem ciekawy kolejnego błędu. No dobra, błąd jest tak, on jest tutaj dość enigmatyczny, ale zaraz to rozwinię, nie napisanie nawet linijki kodu, nie? Tutaj chodzi o to, że czasami lepiej jest nawet dopisać jakąś drobną rzecz, żeby kod polepszyć, niż nie zrobić nic. Nie wiem, widzisz na przykład gdzieś jakiś malutki błąd, możesz go poprawić, wiesz, takimi malutkimi krokami, nie? Każdy tak naprawdę wkład do kodu coś daje, nie? Każde polepszenie, mini refactoring już też coś pomoże, nie? Okej. Oby tylko były testy, żeby pokryły te zmiany. Myślałem, że to jest na takiej zasadzie, że nie wiem, cały dzień siedziałem i nic nie napisałem i że to jest błąd. To jest kolejna rzecz. A, to jest kolejna. Punkt trzeci. Tutaj autor napisał popadanie w nieskończoną pętlę problemu, nie? Czyli chodzi o to, że na przykład wyobraź sobie, jesteś osobą, która zaczęła pracę, startuje w ogóle swoją karierę zawodową, no i jakie masz podejście? No chciałbym pokazać, że się nadaje, prawda? Chciałbym pokazać, że potrafię, że umiem sobie poradzić i tak dalej, więc dostajesz błąd, który okazuje się być jakimś grubym błędem, nie? Teraz pytanie, co robisz? Albo siedzisz grubo po godzinach, nie wiadomo ile czasu starasz się go rozwiązać, ale kisisz to w sobie, albo rozmawiasz z innymi. Ej, słuchajcie, mam problem, nie wiem jak go rozwiązać, ale wywnioskowałem, że X, Y, Z, nie? Więc to drugie podejście jest teoretycznie nieco lepsze. Ja widziałem, wiesz, jakieś kiedyś w przeszłości artykuły, że seniorom nie wolno przeszkadzać podczas pracy, wiesz, coś takiego, nie? Takie bardzo hardkorowe, a ja mam zupełnie inne podejście, nie? Że zespół powinien się wspierać, nie? Jak pracujemy, to zawsze trafi się osoba, która wie mniej, ma mniejsze doświadczenie albo czegoś nie robiła i to jest całkiem naturalne, nie? No tak, o tym pewnie dużo moglibyśmy pogadać, bo znam przeciwieństwo od ciebie, który powie, nie przeszkadzaj mi, bo robię ważne rzeczy. No ja też znam takich ludzi, nie? Ostatnia sprawa, tutaj jest taki ostatni punkt, ja bym go trochę nawet rozszerzył o swoje doświadczenie, to jest nadmierne używanie frameworków. Ja bym powiedział jeszcze nadmierne używanie wzorców projektowych. Nadmierne. One są dobre, ale do pewnego momentu. Wiesz co, często się spotkałem z czymś takim jak ktoś przeczytał książkę o wzorcach projektowych i próbował wciskać je wszędzie tam, wszędzie. Znamy to, dowiesz się, że jest singleton i nagle fantastycznie, niech wszystko będzie singletonem, nie? A idziesz na inną rozmowę, już ci mówią, że to jest antywzorzec i tak dalej, i tak dalej, nie? I się gubisz, bo nie wiesz, co wiesz. No nic, w każdym razie chciałbym bardzo polecić, może to nie jest newsik, ale świeży artykuł z wczoraj. Sądzę, że jest dość ciekawy, warty przeczytania, tym bardziej dla osób, które gdzieś tam startują swoją przygodę. Czasami fajnie posłuchać starych byków. Dobrze sobie przypomnieć różne rzeczy i od razu, jak o tym mówimy i jakie problemy, no to tak. Przypomina się moja sytuacja, jak się uczyłem i te wszystkie moje problemy. Przez przypadek Just Joina napisałeś, więc... A to nie było, to nie było nauka. Wtedy, ty już wtedy umiałeś, tak, faktycznie było później, nie? Więc ten... No dobra, słuchaj, jeden ciekawy temacik jeszcze taki wrzucę. Okej. I teraz słuchaj, kasy samoobsługowe to każdy zna. I teraz myk jest taki, że w Wielkiej Brytanii został rozpoczęty test polegający na tym, że kasy samoobsługowe będą w sposób automatyczny weryfikowały, czy możesz kupić alkohol. Okej, jest to dość duży problem, bo jeżeli mam kupić piwo, głupie piwo, i to chyba nawet bezalkoholowe, to i tak stoję w tych kasach zwyczajnych, bo nie chce mi się czekać, aż ktoś przyjdzie, zablokuje mi wszystko i tak dalej, i tak dalej. No, dobra, jestem... ale jak oni to będą robić? No nie wiem, kamera, skanowanie, wiesz, ale co, wykrywanie wieku. Będę musiał włożyć dowód, ID jakieś, paszport? No to jest... Zobaczymy. Okej. Trochę inwigilacja, tak. Trochę ocenianie swoich obywateli, trochę tak wiadomo, czerwone lampki mi się zaczynają zapalać. Oczywiście, nie? Teraz co kraj to obyczaj, nie? Wiesz, jedne kraje się na to zgodzą bez problemu, inne będą bardziej restrykcyjne, nie? Ludzie będą bardziej tak jakby, wiesz, asekuracyjnie podchodzić do tego, nie? No cóż, zobaczymy. Ciekawostka. To jak ty dajesz taką ciekawostkę, to ja od razu muszę się podzielić swoją. Znalazłem pozytyw tego, że brakuje nam mikrokontrolerów i w ogóle jest problem z dostawą w trakcie COVID-u, całego sprzętu. Jest jeden, znaczy jeden pewnie pozytyw, jest więcej, ale pierwszy raz się natknąłem na jakiś pozytyw, bo tak to tylko narzekamy. Na laptopa czekasz 3 miesiące, na to czekasz na samochód ile już czekasz. Omijamy tą rozmowę. Więc jaki mógł być pozytyw? Uwaga, kartridże, te do drukarek, te tonery, nie mają mikrokontrolerów w końcu. Nie mogli ich zamontować, nie mają ich. To oznacza, że już nie można sprawdzić, czy ten mikrokontroler jest oryginalny, czy nie. Ale to poczekaj, ale to wtedy nawet nie jesteś w stanie sprawdzić, czy jest na przykład tusz. Tak? A to nie myślałem. Okej. Ja się już ucieszyłem, że... Nie, ale fakt faktem, nie? Nie ma takich sprawdzań. Wiadomo, tych tonerów się trochę produkuje. Tak, każdy musi mieć chipa, każdy musi być wykrywany, czy jest oryginalny, czy nie. Drukarki pewnie różnie się zachowują, co jest bezczelne, ale to jest zupełnie nie na para kaloszy. Ale ciekawe, czy on wtedy wykryje poziomy, nie? I czy na przykład, wiesz, skończy ci się tuż, a ten dalej będzie bzykać tam. Ale ciekawostka jest taka, że jak ludzie włożyli te bezchipowe, oryginalnie kupione tonery, to drukarka im zaczęła mówić, że jest nieoryginalny. Prawdopodobnie kwestia firmware'u, nie wykrył tego. Po update'cie pewnie jakimś już. Bo on szukał chipa, szukał odpowiedniego, wiesz, potwierdzenia, nazwijmy to, że to jest oryginalny, nie znalazł, więc tak wyszło, nie? I na koniec mam jeden newsik, który podwędziłem Michałowi z frontendu. W zasadzie on się podzielił, ale... wie o tym? Wie, no bo się ze mną podzieli, pewnie sam będzie chciał o tym mówić. Wie o tym, że podwędziłeś? Nie obrazi się na pewno. Nie obrazi się na pewno. Co to jest za newsik? Od GitHuba, blog. Wiemy, że zarabianie na open source jest trudne, więc GitHub miał swoją odpowiedź na to, GitHub sponsor, czyli możesz sponsorować projekty, których używasz open source'owo, żeby autorzy dalej rozwijali, robili maintenance, i tak dalej. To jest poważna sprawa. Dużo ludzi pisze na takiej zasadzie, że chętnie by rozwinął ten swój open source'owy projekt, który używam ileś klientów i tak dalej, bardzo jest popularny, no ale no, nie może żyć tylko z tego, więc to tak naprawdę robi po godzinach, ale ile takiej pary można mieć po godzinach, nie? Tak, czyli teoretycznie to działa tak, że są firmy, które godzą się na to, żeby być sponsorami jakiejś tam paczki na przykład, tak? Czy jakiegoś tam modułu, biblioteczki. I mogą po prostu wpłacają kasę do GitHuba. Słuchajcie, chcemy, żeby to było utrzymywane, a GitHub wtedy organizuje, żeby to ludzie utrzymywali? Możesz robić takie donaty, $5 miesięcznie na przykład przekazać właścicielowi. I rzeczywiście GitHub wziął na siebie obliczanie podatków, bo tam wiadomo z czym to się wiąże, nie? Tak. Ileś krajów, to jest globalna marka. Ale to jest bardzo fajny pomysł, słuchaj. Tak, i to już było, GitHub sponsor, a zmiana to jest jakby rozwinięcie dalej GitHub sponsorów, zrobili, to się nazywa Sponsors Only Repositories, czyli repozytoria, które są tylko dla, załóżmy, fanów, dla sponsorów po prostu. Aha, dobra. Czyli nie tak tylko donaty, tylko za to, że ty robisz donaty, na przykład, nie wiem, do jakiegoś open source'u, VS Code'a możemy powiedzieć. Na przykład. To pierwszy dostaniesz, już to zależy już teraz od osoby, którą sponsorujesz, tak? Może ustawić różne poziomy. Ona może ci dać dostęp do najnowszej wersji VS Code'a, najnowszej wersji tego, na czym pracuje i tak dalej, i tak dalej. Po prostu może bardziej wynagrodzić swoich sponsorów, na tym to polega. Robię sobie tylko sponsors only content, tak? Czy tam kod tylko dla sponsorów. No i to ma jakiś sens, nie? No oni mają jakieś wynagrodzenie, tak? Za to. Bo to potem, żeby nie było, bo można by powiedzieć, a to staje się po prostu płatne. No nie, bo potem to przechodzi do tego open source'u, po prostu early access na przykład, tak. Do różnych repozytorów można mieć. To dużo zależy od tej osoby, albo sponsorzy mogą dawać tylko issuesy, wiesz, no tam jest ileś opcji, które dodali tak rzeczywiście, żeby zarówno autorzy mogli dostawać jakieś wynagrodzenie za swój trud, ale też, żeby była jakaś nagroda dla sponsorów za to, że się udzielają, kontrybują w sposób taki finansowy. Ale zobacz, w ogóle jakaś ciekawa sprawa, nie? Możesz tak naprawdę, wiesz, mieć swoją bibliotekę, rozwijać ją i jeszcze, powiedzmy, na tym zarobić. No, wiesz, jakbyśmy... Będzie ciężko, na pewno. Tak, ale jakbyś pomyślał sobie o open source'ach, które są wykorzystywane przez ogromną, albo każdy je ma, no. I autor nic z tego nie ma, to aż trochę głupio. Tak, zdecydowanie, nie? Wiesz, jakiś taki szacunek musi być, nie? Ktoś w to wkłada pracę, ktoś w to wkłada, wiesz, swoje serce nierzadko i tak dalej, no to nie może być tak, że, wiesz, no, cebula pełną, nie powiem czy, nie? Ale no... Mówisz o Total Commanderze? Ja miałem licencję kupioną. Jesteś pierwszą osobą, która miała. W serio miałem licencję kupioną. Okej, i na Widrara. Ale do Mirara już nie. Okej, no właśnie, o tym mówię. Dobrze, to chyba tym akcentem możemy skończyć nasz odcineczek. Tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, dziękuję wam za, że nas słuchaliście i was zapraszam za tydzień na frontendowe śniadanie z programowaniem. I nie zapomnijcie wpaść na Discorda. I jesteśmy na Discordzie. Trzymajcie się. Hej. Cześć.